Cześć! Witamy w podcaście Przypis na pół strony, w którym przywracamy fenomeny kina z drugiego planu na pierwszy, czy też, jak kto woli, z przypisu do tekstu głównego. Nazywam się Patrycja Mucha i prowadzę bloga filmowe Odloty i ze mną podcast prowadzi... Sebastian Smoliński, witajcie. Zajmuję się krytyką filmową, piszę w różnych mediach, szykuję doktorat filmoznawczy. Możecie mnie śledzić na moim koncie facebookowym i na Filmwebie. O co chodzi w ogóle z tym podcastem? Kiedy obejrzeliśmy wspólnie Manka, to byliśmy bardzo zaskoczeni tym, jak ten film nas zawiódł, a jeszcze bardziej zasmuceni byliśmy i jeszcze bardziej tacy, no... zgorzkniali, kiedy czytaliśmy różne recenzje, także w Polsce, tego filmu Finchera, i okazało się, że bardzo dużo ludzi przywołuje esej Raising Kane, autorstwa Pauline Kael, ale bardzo dużo ludzi go przywołuje w taki sposób wyrywkowy i zupełnie wypaczając jego sens, zupełnie wypaczając to, co się dzieje tam na tych wielu stronach tego eseju. I pomyśleliśmy, że właśnie, kurczę, ile jest, jak dużo jest takich fenomenów, które zepchnęliśmy gdzieś tam na bok i które stanowią takie słowa klucze, albo takie furtki, albo skróty myślowe, i w efekcie są dla nas tak, że to nie jest tak, że my jesteśmy tego wolni. Trochę też są przejawem lenistwa myślowego, to znaczy, że po prostu zakładamy, że po dwóch stronach ludzie rozumieją, o co chodzi, albo czytali, albo są kinofilami, wobec tego nie musimy się rozwodzić, bo wszyscy przecież wiemy, o co chodzi. No i rzeczywiście tak jest w przypadku Obywatela Kane'a i tekstu Pauline Kael, że no przecież wiemy, że Pauline Kael napisała tekst o Obywatelu Kane'ie częściowo i że w tym tekście zawiera się także obrona Hermana J. Mankiewicza, czy Mankiewicza, czyli jakby takie przywrócenie go do karty historii, dlatego że podobno był z nich usuwany. No i właśnie jak sobie myślę o tym, że bardzo dużo ludzi powiedziało, że ten tekst znają, a jednocześnie zupełnie wypaczali jego sens, to pomyślałam sobie o tym, że właśnie, że można by stworzyć podcast, który poświęcony będzie właśnie takim fenomenom, o których już zapomnieliśmy, że warto o nich wciąż rozmawiać. I to są bardzo często rzeczy, na które nie ma miejsca w głównym tekście, bo jeżeli recenzujemy Manka, to wiadomo, że nie możemy poświęcić kilku akapitów na tekst 71 roku. Też nie każdemu się chce czytać teksty na temat innych tekstów i że być może chcecie po prostu o nim posłuchać. No i taka była nasza inspiracja i teraz garść technikaliów. Po pierwsze, to nie będzie podcast regularny, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, to była taka zajawka, która przyszła tak do nas nagle i już mamy parę pomysłów na następne odcinki, ale nie programujemy ich wcześniej, bo takie rzeczy się obserwuje, kiedy się więcej czyta, więcej ogląda, że kurczę, to się znowu i znowu pojawia. Czy jest za tym jakaś historia? Zresztą no, jesteśmy trochę ludzie zajawki, mieszkamy razem, żyjemy razem i mimo że mamy pewne koniki, Patrycja jest specjalistką w musicalu i robi razem z Kasią Czajką Kominiarczuk podcast W tę piosenka, poświęcony właśnie musicalom. Ja też mam swoje pasje, no, kino noir do nich należy, czy kino japońskie trochę, tak jak hobbystycznie, to mimo tego skaczemy po różnych tematach i czasem różne tematy nas rozpalają. Co miesiąc jakiś nowy aspekt, zwykle historii kina, przykuwa naszą uwagę i może właśnie stanowić dobrą okazję, żeby trochę głębiej spojrzeć. Od razu powiem, że fantastyczną, mam nadzieję, że podzielacie tę opinię, fantastyczną nazwę tego podcastu wymyśliła Patrycja, czyli Przypis na pół strony, taki przypis, jaki akademicy, którzy kochają akademię, lubią chyba dawać. Na pewno widzieliście te książki akademickie, gdzie tekstu głównego mamy 4 linijki, a przypis rozrasta się na kilka kolejnych stronic. I czasem, przyznacie, że czasem jest tak, że ten przypis jest ciekawszy niż w ogóle sam tekst główny, prawda? Ktoś wspomina między słowami o jakimś zjawisku, tylko zaznacza, że coś istnieje, a tak naprawdę chcielibyśmy wiedzieć więcej. I właśnie może to jest właśnie taki podcast. Tak jak Patrycja wspomniała, mało kto ma czas i możliwości, żeby usiąść i przeczytać tę, no, taką małą książeczkę. To jest 90 dużych stronic. Mamy taką księgę, The Citizen Kane Book. To jest kilkadziesiąt stron tekstu Kael podzielonego na 30 rozdziałów, krótkich, po 2-3 strony. Tę książkę mamy też w sposób bardzo szczególny. Dużo książek kupujemy przez internet, czy też wracamy z nimi z podróży do Stanów, ale tę książkę kupiliśmy w Warszawie, w mieszkaniu starszego pana, który przez dużą część swojego życia pracował jako researcher w telewizji. Między innymi pomagał przy programach Stanisława Janickiego i on miał wielką bibliotekę w kilku językach, a żadnych innych języków poza polskim tak naprawdę nie znał, więc wykorzystywał te książki faktograficznie, szukał w nich faktów, dat, nazwisk reżyserów, no bo to mógł oczywiście zrozumieć, i w tej jego
wielkiej kolekcji książek było mnóstwo perełek. Jedną z takich perełek była właśnie książka The Citizen Kane Book, książkowa wersja tego eseju Kane, który ukazał się kilka miesięcy wcześniej na łamach New Yorkera, bodajże w dwóch częściach. A The Citizen Kane Book to jest długi esej Kane, pierwsze 100 stron książki. 200 stron zajmuje scenariusz obywatela Kane'a, który czyta się znakomicie, napisany ze swadą i bardzo dynamicznie. I kolejne, bodajże prawie 200 stron, to jest continuity script. Czyli to jest taki scenariusz napisany już na bazie filmu. Niejako, można powiedzieć, taki zapis tego, co się dzieje w filmie. No to bardziej taki dokument pełniący funkcję taką biurokratyczną, można powiedzieć, taką archiwalną. Nie jest to lektura sama w sobie. W odróżnieniu od scenariusza, który może czytać się jak całkiem dobrą literaturę. No więc i tam właśnie od niego kupiliśmy tę książkę. Jest to niezwykła historia i przy okazji Manka zdecydowaliśmy, że po prostu tę książkę w końcu przeczytamy. I kilka faktów też wokół tej książki, bo to też jest ciekawe, w jaki sposób te rzeczy, te fenomeny kina, o których będziemy mówić w tym podcaście, odrywają się od swojego kontekstu. Także mamy The Citizen Kane Book, w której znajduje się esej Pauline Kael, ale zupełnie zapominamy, jaki to był czas, kim była w ogóle ta krytyczka często. To znaczy wiemy, że jest jakaś krytyczka, która powiedziała, Orson Welles nie był autorem Obywatela Kane'a, tak naprawdę to Mankiewicz był autorem scenariusza. Wobec tego też filmu, albo przynajmniej dużo się przysłużył do jego realizacji. I oczywiście to jest prawda, ale to jest jak zawsze w przypadku takich uproszczeń prawda tylko połowiczna, bo gdy zgłębić ten tekst, okazuje się, że ma on bardzo wiele kolorytów i też trzeba przypomnieć, że no właśnie, to jest rok 71, to jest 2 lata, czy 3 lata po publikacji książki Andrew Sarisa The American Cinema, Directors and Directions od 1929 do 68 bodaj. I to była książka, która była mocno inspirowana teorią autorską, którą Andrew Sarris przywiózł oczywiście prosto z Francji, gdzie spotykał się z nowofalowcami i przeszczepił ją na grunt amerykański, ale bardziej niż uprawiając tą pewną strategię krytyczną, którą uprawiali właśnie krytycy we Francji, on próbował nadać właśnie tej polityce taki teoretyczny wymiar. I na przykład sporządził kilka punktów, co by miało tego autora wyróżniać, to są w ogóle punkty dosyć enigmatyczne. I Pauline Kael była przeciwniczką po prostu tej teorii. I jeżeli zaaplikujemy sobie już to myślenie, to widzimy, że właśnie mamy po prostu opowiedzenie historii obywatela Kane'a przez pryzmat scenarzysty, czyli kogoś, kto teoretycznie nie jest uważany za autora. Czyli Pauline Kael wystąpiła przeciwko teorii autorskiej, niejako rykoszetem odbiło się to po prostu na Wellesie, chociaż trzeba powiedzieć, że to też jest nieprawda, że ona go tutaj próbowała przez ten esej zniszczyć, bo wielokrotnie mówi o jego geniuszu. Więc najłatwiej podsumować to, co mówi Patrycja, rozróżniając właśnie na Francję, w której jest polityka autorska, czyli praktykowana przez krytyków Kennedy Cinema pewna strategia i właśnie Sarris obrobił to niejako, opracował w formie teorii autorskiej. Więc teoria jest w Ameryce. Kael była już wtedy po polemikach z Sarrisem z lat 60., więc to jest też pewna dłuższa, część dłuższej historii, chociaż, tak jak Patrycja mówi, pewna sława wyprzedza ten esej i przy okazji Manka właśnie jest on coraz częściej przywoływany, a kiedy wreszcie go przeczytałem, to mam wrażenie, że ten aspekt polemiki ze statusem Wellesa jako autora jest istotny, ale z mojego punktu widzenia jako czytelnika, który o kulturze lat 30. chciałby się dowiedzieć więcej, to nie jest to punkt najważniejszy. To znaczy to moim zdaniem schodzi trochę na drugi plan, a na pierwszy plan wydobywa Kael bogactwo, specyfikę właśnie kultury lat 30. i wczesnych 40. Ona to odmalowuje z niesamowitą swadą, z niesamowitą też szczegółowością. I to mi się wydaje sercem tego tekstu, że to jest taki tekst, który skupia się na filmie, tak? Ale zarazem skupia się też na wszystkim, co wokół filmu. Na faktach, na filmach poprzedzających Obywatela Kane'a, na postaciach, które wtedy były ważne, na odbiorze społecznym, na sytuacji politycznej, na ploteczkach też, czy też anegdotach przywoływanych przez scenarzystów chociażby, opowiadanych przez nich po latach. Jakby cały ten koloryt tego świata ona odmalowuje w tym eseju i tak naprawdę ten zamiar polemiczny, czyli wbicie szpili w teorię autorską, wydaje mi się tutaj drugorzędny. Znaczy można być zwolennikiem teorii autorskiej, czy też być krytycznym wobec tego, co pisze Kael w zakresie właśnie podejścia do autorstwa, a mimo to mieć dużą radość z tego tekstu. Trzeba powiedzieć, że to też nie jest taki tekst historyczno-filmowy w tym sensie, w jakim czytamy teksty historyczno-filmowe, takie filmoznawcze, akademickie. To znaczy tam nie ma grzebania w archiwaliach, przeczesywania się przez jakieś stosy dokumentów. To jest tekst krytyczny i to się niestety zaciera w tym eseju, na co zwraca uwagę Peter Bogdanowicz, który wszedł w polemikę z tym tekstem, to
o tym powiemy później. Natomiast od razu warto to powiedzieć, że tutaj nie było celem Kale, albo przynajmniej tak się nam wydaje, że to nie było jej celem, żeby uprawiać historię kina, tylko żeby krytycznie ją opracować w swoim własnym, unikalnym stylu. I chociaż to nie jest styl tak gęsty i tak pełen ozdobników, jak to, co możemy znać z jej krytyki takiej codziennej, że tak powiem, i tekstów wpisanych dla New Yorkera, to wciąż ma po prostu genialne fragmenty. I ostatnią rzecz, jeśli chodzi o sam kontekst powstania tekstu, trzeba powiedzieć, i tu, no niestety, to nie jest przyjemna sprawa, bo tekst w dużej mierze korzysta z researchu czy z badań, które na obywatelu Kane'ie i na produkcji tego filmu poprowadził Howard Suber z UCLA, czyli Uniwersytetu w Los Angeles. Kale zaprosiła Subera, dowiedziawszy się o tym, że prowadzi seminarium na uniwersytecie, do napisania eseju także o obywatelu Kane'ie, który miał zawierać się w tej książce ostatecznie w The Citizen Kane Book. Obok jej eseju. Obok jej eseju, tak. Wspólnie mieli, każde z nich miało napisać swój esej. To, co jest ważne, to to, że Howard Suber przekazał jej wszelkie dokumenty, wszystkie spisane wywiady, które sam przeprowadził z ludźmi, którzy brali udział w jakby produkcji obywatela Kane'a, z sekretarką Mankiewicza, z aktorką, która grała Susan Alexander i tak dalej. Kale na początku jeszcze utrzymywała z nim kontakt, po czym Suber stwierdził, że niestety kontakt się urwał, on dostał swoją pierwszą transzę pieniędzy, to tam było $350, potem jakby słuch po niej zaginął, że tak powiem, i nagle się okazało, że esej został opublikowany, a jego esej, który dostarczył Pauline Kale, nie został opublikowany. I to jest bardzo smutne, dlatego że w pewnym sensie rzeczywiście wychodzi hipokryzja Kale, która, jak zaraz zaczniemy opowiadać, krytykuje Wellsa za to, że podkradł autorstwo scenariusza, albo chciał podkraść autorstwo scenariusza Mankiewiczowi, sama okradając kogoś z własności intelektualnej. Po tym, co Patrycja powiedziała, już możecie sobie zacząć szkicować portret osobowościowy Kale, która, no trzeba to powiedzieć, nie była osobą skromną, nie była osobą też, która właśnie potrafiłaby się na przykład zanurzyć na kilka lat w researchu na temat Kane'a, żeby możliwie uczciwie i precyzyjnie opracować, powiedzmy, komentarz krytyczny do scenariusza, gdzie właśnie taki przypis na pół strony. Ona nie była osobą od przypisów na pół strony. Była bardzo żywiołową pisarką, która zawsze stawiała ja w centrum. Ja, czyli moje emocje wobec filmu, moje zdanie. Często też polemizowała z filmowcami także na temat na przykład techniki filmowej po prostu w swoich recenzjach, wskazując, że oni złych wyborów dokonywali, co niektórych doprowadzało do furii, bo wskazywali, że ona tak naprawdę nie ma pojęcia o robieniu filmów. Tutaj moim zdaniem, tak jak Patrycja wspomniała, no jest, tutaj zawiera się największy rozłam tego tekstu wewnętrzny, takie pęknięcie, że właśnie z jednej strony jest on fascynującą lekturą, wskazującą na wielką erudycję Kale i jej znajomość tych czasów. No powiedzmy, że mówimy o autorce, która miała wtedy 51 lat. Urodziła się w roku 20, więc ona była na premierze obywatela Kane'a. Już wtedy interesowała się kinem. Ona przeżyła po prostu to wszystko, o czym pisze. Więc to jest niesamowity dokument, a zarazem sama prawdopodobnie nie przeprowadziła żadnych rozmów, żeby ustalić pewne fakty, czy rozwiać wątpliwości na temat na przykład chociażby researchu Subera, czy po prostu dowiedzieć się więcej od innych, którzy brali udział w produkcji obywatela Kane'a. Ona tego wysiłku nie uczyniła. Uczyniła fantastyczny wysiłek pisarski, napisała super tekst, ale tekst, który no nie może stanowić po prostu źródła do badania kina. Znaczy, może stanowić źródło, ale musimy do niego podchodzić krytycznie. Więc tutaj jest taki właśnie rozłam między reportażem pełnym odniesień, nazwisk, próby właśnie ustalenia, jak naprawdę było, a po prostu weną pisarki, która tak naprawdę chce po prostu znów postawić ja w centrum i sprzedać nam swoją wizję kina. Wizję kina, której trudno się oprzeć. Kale wciąż, mimo półwiecza, pozostaje no, pisarką fantastyczną. Półwiecza, jakie upłynęło od premiery tego tekstu, więc właśnie mamy 50-lecie, 2021. O jak ładnie. To nawet to teraz dopiero na to wpadliśmy. To też jest taki wehikuł czasu. Moim zdaniem proza Kale miała coś takiego w sobie, że autentycznie człowiek mógł się zatopić w świecie filmu. To znaczy tak plastycznie odmalowywała film, jakby jego poszczególne wartości, jego poszczególne ujęcia, jego też klimat, czy charakterystyczne, taki zeitgeist można by powiedzieć. I ten tekst jest dokładnie taki, to znaczy, że kiedy rozpoczynamy czytanie tego tekstu, wiemy, że on będzie niejako obywatelu Kane'ie i nagle zatapiamy się w lata, koniec lat 20., początek lat 30., to wsiąkamy autentycznie w ten świat. Jesteśmy tam i śledzimy na bieżąco jakby tą gorączkę, tak, newspaper gorączkę dziennikarskiego złota. Dokładnie.
Tak. I to jest, i od tego może zaczniemy, że duża część tego eseju jest poświęcona właśnie rekonstrukcji branży filmowej lat 30. To jest jedna z bardziej fascynujących rzeczy tego eseju. Tak, i wydaje się, że z perspektywy czasu szczególnie i w optyce Cale, która no, ma siłę przekonywania, właśnie lata 30. są tą kluczową, najwspanialszą dekadą Hollywood. Nie chodzi o to, że powstało wtedy najwięcej arcydzieł, być może tak, ale o to, że te filmy, po pierwsze filmy z lat 30. wciąż oglądamy, bardzo wiele z nich jest w naszym krwioobiegu, czego niestety nie można powiedzieć o wielu filmach niemych. My na przykład lubimy kino nieme, oglądamy czasem. Natomiast jeśli chodzi o taką obecność w kulturze, no to filmy nieme niestety zostały grubą kreską oddzielone i tylko pojedyncze tytuły wciąż krążą, wciąż je oglądamy. Od A do Z po prostu, są czymś więcej niż artefaktami, a wtedy no, narodziła się po prostu estetyka kina dźwiękowego, która jest z nami do dzisiaj i Cale o tym fantastycznie pisze. Ona między innymi nie powiela tego argumentu, wedle którego po kinie niemym, po genialnej końcówce, prawda, lat 20, rok 27-28, arcydzieła kina niemego, że potem przyszedł kryzys i kino dźwiękowe przez wiele lat się podnosiło z tego kryzysu. Ona ma inne podejście, ona uważa, że właśnie to było fantastyczne we wczesnym kinie dźwiękowym, że po pierwsze przyjechało właśnie grono scenarzystów, wiele z nich ściągniętych przez Mankiewicza, o czym też przy okazji Manka się mówiło, że on był takim trochę pośrednikiem, handlował tymi talentami, ściągał do Hollywood tych dziennikarzy, czy też dramaturgów, którzy dostawali niebotyczne sumy za pisanie tandetnych historyjek, tak przynajmniej się o tym mówi, i że właśnie wtedy kino amerykańskie jakby przemówiło. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo oczywiście pojawił się dźwięk. Mank zresztą, to powiedzmy, pisał też filmy nieme już. On przyjechał kilka lat przed wprowadzeniem dźwięku. W przenośni, to znaczy przemówiło w tym sensie, że wreszcie język taki uliczny, potoczny, błyskotliwy, pełen ripost pojawił się w amerykańskim kinie i Cale to uwielbia. Zresztą ona nie jest sama. Miłośników komedii amerykańskiej lat 30. jest więcej. Chociażby James Harvey, o którym też warto kiedyś zrobić przypis na pół strony. Wybitny autor trzech książek o kinie, z czego właśnie jedna z nich to o amerykańskiej komedii lat 30. i 40. Więc to był niezwykły czas w historii amerykańskiego kina. Tutaj ten wspomniany James Harvey przeczy genderowym podziałom, ponieważ napisał trzy książki i większość z nich napisał o tak zwanych babskich filmach. Ponieważ napisał o melodramatach, napisał o komediach romantycznych, Movie Love, czyli miłości w kinie, i to są absolutnie fantastyczne książki z wielkim wyczuciem napisane. No ale muszę dodać, jako miłośnik noirów, że właśnie w Movie Love o latach 50. jest kilka fantastycznych rozdziałów o noirach, ale też zwykle są to noiry z tym podbrzuszem romantycznym, można powiedzieć. To teraz był przypis do przypisu. To, co jest ważne, to, że jak Cale bardzo różni się od tego, jak się mówi o kinie lat 30., bo mówi się właśnie o talkies, czyli tych właśnie filmach mówionych, o kiepskiej jakości rozrywce, która polega na tym, że branża zachłysnęła się dźwiękiem i w końcu w branży filmowej można było przedstawić dialogi, więc trzeba to było wykorzystać do cna. To nie chodziło o to, że trzeba było do cna wykorzystać dźwięk, tylko że rzeczywiście w latach 30. ta kultura gazetowa, te narodziny prasy brukowej, czy też paparazzi, tego wszystkiego, co zresztą Hollywood też pomogło zbudować, nakreślając pewne historyki dotyczące swoich gwiazd, czy ludzi, którzy chcieli, żeby zostali gwiazdami. Cale mówi, nie, to nie o to chodzi, że teraz kino bardzo dużo mówi, dlatego że może, tylko po prostu mamy ludzi, którzy potrafią z tego dialogu zrobić sztukę dla samej siebie. Tego, jak szybko są te dialogi wymieniane, jak cięte one są. My dzisiaj też wielu z tych rzeczy nie rozumiemy, bo to są rzeczy bardzo czasami wsobne. To też są rzeczy, które są bardzo środowiskowe i dzisiaj po tylu latach, prawie po 100 latach, trudno jest zrekonstruować niektóre elementy, czy niektóre nawiązania, czy no, odniesienia do bardzo konkretnych sytuacji, a wtedy to było dla ludzi bardzo czytelne. I ona też podkreśla, że okej, to być może nie były arcydzieła, ale ile radości sprawiało ludziom oglądanie tych filmów i jak głośno się śmiali ludzie na seansach tych filmów, to ona doskonale pamięta i też mówi, kurczę, to jest coś, co sprawiało mi za dzieciaka największą przyjemność. Inaczej właśnie niż to się w historii kina przedstawia często, no to były takie sobie komedyki, w których po prostu ludzie dużo gadali. Komedie lat 30. to jest jeden z argumentów dlatego, żeby powiedzieć, że lektor powinien być zakazany, albo przynajmniej powinna być zawsze opcja, żeby obejrzeć film nie z lektorem, a w najgorszym razie z napisami, na przykład, no, w języku polskim. Część, myślę, że radości ludzi w naszym pokoleniu, 20-parolatków, 30-parolatków i młodszych, jest to, że no, dorastamy już ucząc się języka angielskiego i dzięki temu możemy chłonąć te filmy inaczej, bo dużo z tych filmów miało na przykład no, tak szybką wymianę zdań. Najsłynniejszym przykładem jest bodajże Dziewczyna piętaszek Howarda Hawksa. Tak szybkie tempo dialogów, że no, napisy nie są w stanie na tym nadążyć, lektor też nie jest w stanie nadążyć, ani oddać tej wielobarwności. Też
Wiele z tych filmów ma nakładające się na siebie dialogi, co potem opatentował Altman w kluczu takim bardziej kina artystycznego w Ameryce. No więc to źródła tej komedii amerykańskiej. Dlaczego o tym mówimy? No dlatego, że zdaniem Cale to bardzo wyraźnie potem rezonuje właśnie w Obywatelu Kane'ie, który nie jest filmem lat 30. oczywiście, no, otwiera niejako dekadę lat 40. i otwiera w ogóle nową epokę w kinie, ale właśnie to, że otwiera nową epokę, to wszyscy wiemy, bo to możemy przeczytać w każdej recenzji prawie Manka, prawda? Że Mank jest filmem o legendarnym filmie i no za naprawdę, no, nie ma wielu bardziej legendarnych filmów, bardziej otoczonych kultem, też taką pewną legendą, niż właśnie Obywatel Kane. Ale to, dlaczego warto ten esej Cale przeczytać, to to, że dzięki temu dowiadujemy się, co było przed, nie co było potem, bo ona w sumie pisze bardzo niewiele o tym, jak się później potoczyły losy Wellsa i Mankiewicza. Jest to taka puenta tego eseju, ale no to tylko tak właśnie w ramach zamknięcia. Ją to nie interesuje. Ją interesuje, co było przed i w trakcie. I właśnie dlatego widzimy, z czego Obywatel Kane wyrasta. Nawet jeśli jest filmem absolutnie genialnym, wytyczającym nowe szlaki i mającym jakość samą w sobie, to jednak jest jakaś historia kultury, która go poprzedza. I to myślę, że Cale fantastycznie wydobywa. To nie chodzi nawet tylko o kulturę filmową, ale w ogóle o narodziny amerykańskiej kultury masowej, o narodziny polityki też Stanów Zjednoczonych tamtego czasu. To jak bardzo New Deal jakby wkroczył do kultury, nie tylko jako strategia polityczna, czy jako strategia naprawy kraju, ale też jako strategia myślenia, nowa strategia myślenia o świecie, czy o Ameryce. Co widać świetnie w filmach Capry. Dokładnie, dokładnie. Sam pomysł splecenia w ogóle kina z amerykańskością, to w tym tekście bardzo mocno widać. To znaczy, że to nie jest tylko tekst o kinie, to nie jest tylko tekst nawet o jednym filmie, czy nawet o pewnej grupie filmów. To jest też tekst o amerykańskiej sztuce i to bardzo się mocno wybija. Jak uda mi się kiedyś doktorat napisać, to mogę wam zdradzić, że jedną właśnie z tez jest to, że amerykańska krytyka filmowa wykuwała trochę tożsamość amerykańską, tożsamość sztuki amerykańskiej. Myślę, że jeśli chodzi o Cale, to dużo bardziej pasjonującym jej projektem, rozciągniętym na całe życie, była nie tyle polemika z teorią autorską, bo umówmy się, to też jest łatwy chłopiec do bicia, to znaczy, jak sobie o tym pomyślimy, mimo że w Polsce akurat, to myślę, że takie przekonanie o tym, że reżyser jest Bogiem, ma się dobrze, to jeśli o tym pomyślimy, no to jest to absurdalne, prawda? Bo jakby no film jest sztuką w 99,9% kolektywną i czujemy wkład po prostu grupy osób w każdy film, to w tym sensie jakby teoria autorska łatwo ją argumentami zbić, to tym większym projektem Cale, mam wrażenie, właśnie było dowartościowanie amerykańskiego kina w odmianie bardziej ludycznej, w odmianie popularnej. Ona była, słynęła z tego, że była antysnobistyczna, nie znosiła snobizmu w kinie. Nie chodzi o to, że nie potrafiła docenić wyrafinowanej sztuki, bo potrafiła. Pisała pięknie, właśnie chociażby o wspomnianym Altmanie, o Buñuelu, o Bergmanie, o Satyajicie Rayu, twórcy bengalskim, reżyserze, prawda, słynnym, więc ona potrafiła docenić dobre kino. Ale wiedziała też, że na arcydziełach nasza strawa filmowa się nie kończy, że właśnie kino popularne to jest coś, czym oddychamy i co chłoniemy, co nam pomaga przetrwać, co nam pomaga żyć. I na przykład teraz, jak nagrywamy ten odcinek w czasie pandemii, prawda? Wiele osób mówi, że właśnie dobry serial, dobra książka, coś bardziej popowego, bardziej narracyjnie wciągającego pozwala nam ten trudny czas przetrwać. Ale to nawet nie tylko o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że też w hierarchiach estetycznych tamtych lat, no jednak bardziej ceniono na przykład sztukę europejską, kino europejskie. I Cale zawsze była w kontrze wobec tego i to też przenika cały ten esej, którego jedną z głównych tez jest to, że Obywatel Kane jest w sumie no filmem, można powiedzieć, popowym. Tak, że jest filmem popowym, że jest tak zwanym, to wielokrotnie już było powiedziane, płytkim arcydziełem, ale nie w tym sensie, że to jest głupi film, tylko że opiera się na jakby konstrukcji antypsychologicznej, mimo że korzysta z Freuda, że opiera się na popularnych wtedy motywach, że poświęca całą sekwencję na stworzeniu nieistniejącej kroniki filmowej, która jest analogiczna do istniejącej rzeczywiście kroniki filmowej i bardzo ciekawe jest prześledzenie różnic też politycznych czy ideologicznych między tym, co jest przedstawione w Obywatelu Kane'a, a tym, co można rzeczywiście było oglądać na ekranach kin. To się nam wydaje bardzo taką żywą opowieścią, to znaczy taką, która pokazuje, że to kino amerykańskie to nie jest właśnie taka głupia pulpa zawsze, tylko że w tej pulpie jest metoda, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie wiem, dla niektórych jakoś paradoksalnie, ona po prostu potrafiła dowartościować to, co Amerykanie kochają też w samych sobie. Ale też właśnie ten eksces i ta brawura, prawda? Ta brawura formy tego filmu. To jest też coś, co nie powróciło z ponowną recepcją eseju Cale w 2020 na końcu roku, czyli to, że Orson Welles dla Cale jest absolutnie fascynującą i genialną postacią.
kimś, kto, o kim można pisać bardzo, bardzo długo. Kimś, na kogo można spoglądać i nie móc oderwać wzroku. Kate powiedziała w tym eseju, że dla niej to, co spaja filmy Wellsa, mniej czy bardziej udane, jest właśnie obecność też samego Wellsa na ekranie, że jej się wydają filmy Wellsa niepełne, gdy jego nie ma na ekranie. Skąd to wynika? Właśnie z tego, że on, i tutaj być może fajnie będzie odesłać naszych słuchaczy do podcastu Michała Oleszczyka i Spoilermastera, który właśnie w swoim odcinku poświęconym Obywatelu Kane'ie mówi o tej brawurze wellsowskiej, o tym, jak bardzo bezczelny on był i jak fantastycznie po prostu podszedł do robienia filmów. Czyli nie od strony właśnie artystowskiej, nie od strony chcę zrobić arcydzieło, ale od takiej strony chcę zrobić zajebisty film, chcę zrobić dobry film, chcę stworzyć najlepszy film świata i teraz hold my beer, za przeproszeniem, nie? Jakby myślicie, że nie dam rady? Jestem, że dam radę. I to jest coś, co nie tylko jest pewną postawą, ale też coś, co wydaje się Cale, i ja absolutnie się z tym zgadzam, coś, co promieniuje z całej jego persony. Zresztą twoja miłość do Wellsa chyba zaczęła się przy okazji Trzeciego Człowieka, prawda? I to jest film, o którym Cale nie wspomina w tym eseju. Bo tak jak wspomniałem, to się kończy w 1941 roku ta jej opowieść. Ale to jest właśnie film z roku 1949, który oboje bardzo kochamy. Jeden z najlepszych czarnych kryminałów. Gdzie Wells pojawia się na kilka minut, ale jak się pojawia? To jest jeden z moich ukochanych obrazów ujęć w historii kina. Nie mówię, że znam ją jakoś bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ale znam ją trochę. I kiedy Wells wyłania się z cienia, jest zbliżenie na jego twarz, długie zbliżenie, i nagle podnosi brew i się uśmiecha. I od razu widzisz tego człowieka, od razu imaginujesz, kim on jest. Jakby on miał taką ekspresję, że nie trzeba było pisać dla niego scenariusza pod kątem psychologicznym, bo on bardzo dużo wygrywał z samymi swoimi metodami, dużo też eksperymentował na tym gruncie. I Cale oddaje to bardzo precyzyjnie. Bardzo duża część tego tekstu to jest po prostu rekonstrukcja wrażeń Cale z czasów, kiedy ten film oglądała pierwszy raz. I to, co dostrzegła po latach w tym filmie, i dla niej właśnie po latach, to, co jest najwspanialsze, to jest brawura Wellsa i Sam Wells i jego aktorska persona. Zresztą to też warto powiedzieć, Cale nie oglądała zwykle filmów dwa razy. Była zwolenniczką jednorazowego oglądania filmów, tego zapamiętywania przeżyć, które były po raz pierwszy. I tutaj ona dokonuje takiego zabiegu. Co mi się wtedy podobało? Miała doskonałą pamięć do filmów. Co mi się teraz podoba? Wtedy uważałam, że no to taki film, który po prostu jest bardzo dobry, ale wolałam inne rzeczy, wolałam te komedie. Ale po latach dostrzegam, jak to fantastycznie rezonowało ze wszystkim, co było wokół. Trzeba powiedzieć też to, że naprawdę Cale nazywa Wellsa geniuszem w tym tekście, że pokazuje też, że to nie jest tak, że Mankiewicz zrobił ten film sam, dlatego że napisał genialny scenariusz i Wells po prostu siadł i już nie miał nic więcej do roboty, bo scenariusz był genialny, tylko pokazuje właśnie, że unikalne połączenie tej komediowej i prasowej persony Mankiewicza, która się przejawiała w jego scenariusza, połączenie z wellsowską taką smykałką do tragedii, patosu, pewnej kreacji takiej z zupełnie innych rejestrów, stworzyło unikalny miks. Coś, co się już nigdy nie powtórzyło. I samego Obywatela Kane'a też analizuje bardzo dokładnie, mówiąc o zdjęciach, mówiąc o dźwięku, mówiąc, jak wiele technik tam było zastosowanych. To nie jest tak, że Cale mówi, to jest Mankiewicza. Ona mówi, nie, jakby brawura Wellsa nadała kształtu pomysłom Mankiewicza. Tak, i właśnie tutaj dwa punkty. Jeden punkt to miejsce, gdzie Cale raczej na pewno się myli. O tym mówią późniejsi biografowie, biografka braci Mankiewiczów, mówią też badacze filmu. No, to, że Cale gdzieś tam przemyca taką myśl, że no w sumie Wells nic nie napisał w sumie. Że sekretarka Mankiewicza mówi, że Wells w sumie nie napisał żadnego zdania. I to raczej nie jest prawda. Czy to jest element, gdzie ten tekst... No trzeba brać poprawkę, że tutaj jest raczej pewne lenistwo researchowe Cale, albo może jednak niechęć do ustalenia tego motywowana tą niechęcią do teorii autorskiej, o której mówiliśmy. To jest jedna rzecz. No, druga to jest to, że właśnie kiedy czytamy to 50 lat później, to myślę, że mamy już inną ocenę Wellsa. Ostatnie 10 nawet lat, czy 20, już nawet nie chodzi o to, że Obywatel Kane jest od kilku dekad na pierwszym miejscu, prawda, tej słynnej listy Sight and Sound, publikowanej raz na dekadę. Dopiero w 2012 roku to się zmieniło i Wells był na drugim miejscu, ale już jakby jesteśmy po kilku dekad faszerowania nas tym przekonaniem, że to jest najważniejszy, najlepszy film, ale też mam wrażenie, że podejście do samego Wellsa się zmieniło. Cała jego kariera jest teraz, wydaje się, warta uwagi, fascynująca. Ja widziałem chyba wszystkie filmy pełnometrażowe Wellsa, nie widziałem niektórych jego projektów pobocznych, a robił tego mnóstwo. No też
chociażby na Netflixie oprócz Manka możemy zobaczyć jego nieukończony film, Nieukończony za życia, prawda? Druga strona wiatru, The Other Side of the Wind, który miał premierę bodajże 2 lata temu. Esej Marka Kazinsa, The Eyes of Orson Welles, też taki pełnometrażowy dokument o Wellesie, trzytomowa biografia Wellesa, jakby tego się pojawia mnóstwo. Welles nie jest już tylko i wyłącznie autorem Obywatela Kane'a, a jednak u Cale tak właśnie jest, to znaczy wydaje się, że to oddaje trochę status Wellesa w roku 71, kiedy on jeszcze kręcił filmy, jeszcze ma przed sobą kilka projektów, ale właśnie jest, no jest tym, jak to się czasem mówi, najmłodszy has-been, czyli najmłodszy ten, który kiedyś był wielki, a dzisiaj już stracił status. Wydaje mi się, że to dzisiaj się zmieniło i już tak na to nie patrzymy, że jednak bierzemy Wellesa jako całość, jako twórcę, który no, miał bardzo dużo pecha i dużo trudnych projektów po drodze, ale jednak czego się nie tchnął było w jakiś sposób bardzo ciekawe. Chociażby to, jaki status ma jego noir, Dotknięcie zła, który no, oficjalnie zamyka tą epokę klasycznych noirów, ale też jest uważany coraz szerzej za arcydzieło samo w sobie. Też status Efekt fałszerstwo, który jest filmem być może mniej znanym, ale dla wielu takich no, nerdów filmowych, czy geeków, to jest seans obowiązkowy i dla wielu wideoeseistów to jest w ogóle instrukcja, jak robić wideoeseje, bo to jest tak naprawdę pierwowzór wideoesejów, byśmy mogli powiedzieć, jeden z wielu. Film absolutnie fantastyczny i bardzo serdecznie polecam, jeżeli po coś mielibyście sięgnąć też, to właśnie po ten film, dlatego że Wspaniałość Ambersonów to jest jakby jeszcze z porządku Obywatela Kane'a trochę, tak? Jakby dużo podobnych... System studyjny, operacji właśnie na zdjęciach i konstrukcji świata przedstawionego, natomiast Efekt fałszerstwo to jest zupełnie inny świat i też zupełnie inny pomysł narracyjny. Ten podcast jest też świetną okazją, że może odczarować pewne takie zmurszałe opinie, czy też jakby zmurszałe techniki nauczania na przykład o kinie, bo mam wrażenie, że jak czyta się no, pewne teksty, które właśnie oczywiście mówią o tym, że Obywatel Kane jest najlepszy, to jednak wchodzi pewna nabożność i wchodzi pewne wymienianie nowatorstwa. Znaczy, w czym ten film nie był nowy, czy nie był odkrywczy. I to jest ważne z punktu widzenia no, filmoznawczego, to jest istotne, że ten film był tak nowatorski, ale to, co umyka właśnie zawsze w tych sprawozdaniach, czy też w tych naukowych tekstach, to jest coś, co Kay wydobywa, czyli właśnie to, jaką po prostu radochą był ten film. To, co Patrycja mówiła, właśnie efekty specjalne, montaż, dowcip, charakteryzacja, dobór twarzy, tempo tego filmu, zabójcze, jakby to, że to jest taka właściwie między komedią, a filmem biograficznym, różny miks gatunkowy, mnóstwo jakby fantastycznych zabiegów wizualnych, też takich efekciarskich po prostu. Oczywiście powinniśmy mówić efektownych, czy też powinniśmy mówić z rewerencją o tej głębi ostrości, jakie to nie jest genialne, jakich to nie tworzy efektów, ale też po prostu oglądając ten film, ja go oglądałem drugi raz, oglądałem go w Stanach, w takich okolicznościach, że muszę się pochwalić. Byłem na festiwalu kina klasycznego TCM-u, jako szczęśliwy zwycięzca takiego konkursu internetowego. Byłem tam razem z tatą, mój tata nie zna angielskiego, ale poszedł ze mną na piękny seans Obywatela Kane'a z DCP już myślę wtedy, to już była piękna kopia cyfrowa. I mój tata mówił, że mimo, że nie zna języka i w sumie dialogów nie rozumie, no film pamięta trochę, to jak samo obserwowanie, jak się te obrazy zmieniają, jak ten montaż działa, jak to wszystko ze sobą gra, było dla niego fascynujące. No i dla mnie też było, bo jednak na wielkim ekranie w chińskim teatrze, legendarnym miejscu hollywoodzkim, no to robi wielkie wrażenie, to jest po prostu bardzo efektowny film wciąż. On nie zestarzał się jak szacowny klasyk, to jest wciąż taki, właśnie tak jak Patrycja mówiła, po prostu taki brawurowy popis kogoś, kto myślał wtedy, że może wszystko i chciał udowodnić, bo bardzo inni też dużo oczekiwali od niego, chciał udowodnić, że może wszystko, wbrew niechęci tych zasiedziałych w Hollywoodzie fachurów, czy też czasem po prostu drugorzędnych artystów, którzy byli mu niechętni, bo to przychodzi geniusz ze wschodniego wybrzeża, jakby ten film jest... To jest prawie taki, mi się na przykład kojarzy z takim filmem jak Scott Pilgrim kontra świat, czy Baby Driver, właśnie takimi filmami Edgara Wrighta bardziej niż z jakimiś, no nie wiem, filmami Paula Thomasa Andersona, że nie ma statyczności, jest mnóstwo zabawy i nawet jeśli jest parabola wielkiego życia, to ona jest tak, trochę się zgadzam z Cale, to jest taki właśnie shallow masterpiece, to jest taki trochę przebieżka po życiu wielkiego człowieka, w której jest tyle różnych niespodzianek i zabawy, że musiałeś to oglądać w 1941 roku trochę jak taki trochę jakiś, no nie wiem, roller coaster, jak to się mówi, prawda? Jakiś taki park rozrywki. Mam wrażenie, że to było coś takiego błyszczącego po prostu wszędzie. Kolejna rzecz, którą warto by tutaj było odkłamać, to jest to, co Cale akurat zaciera, próbując potwierdzić jak najbardziej swoją tezę. Bo to, co Cale czasami robiła w swoich tekstach, jak się trochę poczyta, to widać, że lubiła te kontrowersyjne tezy i czasem, wydaje się, nawet na siłę usuwała pewne elementy lub podkręcała opozycję wobec tak zwanego ogółu, żeby wyszło bardziej na jej. Nie była taką osobą, która by uznała czasami, że coś jest niejasne. Lubiła takie dosyć czasami gwałtowne sądy i mocne słowa, moim zdaniem często używane w punkt, albo przynajmniej było to ciekawe
spojrzenie. Ale to, co tutaj no, nie wychodzi, to jest ten pamflet na kradzież mienia intelektualnego w Hollywood. Bo tutaj jasno jest powiedziane, że Wells był osobą, która lubiła podpinać się pod cudze osiągnięcia, co też z różnych stron jest opowiadane we wszelaki sposób i można słyszeć 5 co najmniej alternatywnych historii dotyczących uznania autorstwa jakiejkolwiek części filmu. I nie do końca można wierzyć Cale, bo tutaj on trochę rzeczywiście momentami wychodzi jako taki bajkopisarz czasami, taki, który po prostu... Mitoman, taki, który no być może nawet nie chciał, ale taki miał charakter, że po prostu przepisywał sobie te wszystkie osiągnięcia. I jest tutaj napisane, że być może nawet zaproponował łapówkę Mankiewiczowi, żeby on nie podpisywał się pod swoim scenariuszem. Przecież trzeba powiedzieć, że na początku po pierwsze było powiedziane, że Mankiewicz się nie podpisze, dlatego że Wells też pracował bardzo mocno nad tym scenariuszem i to, co tutaj ta sekretarka podkreśla, to jest zupełnie nieprawda. Właśnie wątek się bardzo urywa, to jest bardzo rozczarowujące, dlatego że Mankiewicz napisał swój, ale Wells pracował jednocześnie nad swoim scenariuszem, wspólnie go uzgadniali i tak zwanych draftów, czyli tych wersji roboczych, było co najmniej kilka, więc sekretarka nie uczestniczyła w pisaniu wszystkich tych części, tych wszystkich draftów. To znaczy, dopowiedzmy, że Mankiewicz czy Mankowicz nie miał mieć tego miejsca w napisach, bo po prostu tak były umowy skonstruowane, bo Wells przychodził jako to genialne dziecko, jako autor scenariusza, pisarz, reżyser, producent i aktor, więc on miał mieć wypisane na szyldzie te 4 funkcje, tak? Jakby RKO kupiło po prostu tego geniusza w worku i on miał być tym wszystkim, więc no naturalnie, no... Tak się umówił z Mankiewiczem, który już wtedy był w sumie skreślony przez większość studiów, jako przez chyba prawie wszystkie duże studia, z racji na swój niepokorny charakter i bardzo trudną osobowość, też takie autodestrukcyjne ciągoty, alkoholizm, hazard, no nie był łatwy do współpracy, więc na początku tak miało być. Ale Mankiewicz, i to też Cale o tym pisze, no i to chyba jest zgodne z historyczną prawdą, no poczuł, że rzeczywiście stworzył coś wyjątkowego i chciał walczyć o to, żeby być wymienionym przynajmniej jako współautor scenariusza. To nie jest tak, że tak łatwo można było zdobyć tak zwany credit, czyli właśnie autorstwo na tablicy w napisach początkowych filmu, dlatego że żeby jakkolwiek być podpisanym pod swoją pracą, trzeba było być członkiem związków zawodowych. I teraz bardzo dużo jest w historii opowieści o tym, że ktoś coś tak naprawdę zrobił, ale nie mógł być podpisany, bo na przykład podpisałaś pod tym jakaś głowa departamentu. Bardzo często byli to mężczyźni, dlatego że po prostu do związków zawodowych kobiet nie przyjmowano. I tutaj z kolei takie odesłanie moje do podcastu You Must Remember This i ostatniego sezonu tego podcastu, gdzie opowiedziana jest historia Polly Platt, scenografki filmów Bogdanowicza między innymi, która musiała się, no, że tak powiem, dobijać do drzwi gildii tych scenografów, dlatego że do lat 70. nie było tam żadnej kobiety. I teraz spójrzmy na piętrową ironię tej sytuacji, bo z jednej strony mamy właśnie obywatela Kane'a i Cale pisze tekst wskazując, kto miał tą rolę w stworzeniu scenariusza najważniejszą, niejako demaskując jej zdaniem hipokryzję Wellsa. Okazuje się, że Cale sama, no można powiedzieć, w sumie ukradła research skromnemu profesorowi, bo on też tak się przedstawił, że taki: czym miałem się przejmować? No, najsłynniejsza krytyczka Ameryki do mnie przychodzi i nie sądziłem, że będzie chciała szukać skromnego profesora. Tak on tak trochę mówił, w biografii Cale to jest opisane. A potem odpowiedź na ten tekst Cale, niejako pokazujący, wytykający jej błędy, o czym mieliśmy wspomnieć na koniec, ale to zaznaczę, pisze Peter Bogdanowicz, niejako to poprawiając. I teraz w 2020 roku słyszymy, że tak naprawdę duża część wyborów artystycznych w filmach Bogdanowicza była związana z decyzjami, czy sugestiami, czy jakby wpływem i wkładem Polly Platt. Więc jakby widzimy tutaj, że uważam, że nie ma sensu, też nie mamy narzędzi ani możliwości, żeby ustalić tak naprawdę, jak było. Nie taka jest też, mam wrażenie, nasza funkcja jako obserwatorów, uczestników kultury. Nie da się często. I właśnie dlatego mam wrażenie, że nawiązując do tego, co mówisz, że jednak trochę ten esej jest ahistoryczny. To znaczy, mam wrażenie, że z polskiego punktu widzenia, gdzie znowu reżyser jest Bogiem, ale też scenarzyści chyba są dosyć szanowani mimo wszystko w naszym kraju. Już też słowo pisane jest szanowane. Poeci, pisarze, prawda? Tak, to tutaj też warto powiedzieć, że przecież my tutaj w Polsce mamy jakby kierowników literackich. No właśnie, mieliśmy kierowników literackich, to ta walka o scenariusz brzmi jak rzecz, o którą rzeczywiście można walczyć. Natomiast mam wrażenie, że myślę o takich autorach, jak na przykład Alfred Hitchcock, prawda, który nie zabiegał o to, żeby być scenarzystą. W ogóle idea autora filmowego powstała tak naprawdę w opozycji do, niejako do scenariusza. Do scenariusza jako tego dokumentu technicznego, który producenci aprobują, a wobec którego musi pracować autor, żeby wydobyć swoją osobowość na wierzch. Więc tak naprawdę im większy autor, niejako,
tym bardziej scenariusz nie jest jego, tym bardziej film jest jego, kino jest jego, ruchy kamery są jego, montaż, jakby cała mise-en-scène, cała inscenizacja, więc w tym sensie to może być mylące, to jakby warto wiedzieć, że to nie chodzi o to, że prawdziwy autor filmowy pisze swoje filmy. Tak może jest w Europie, ale tak naprawdę ani polityka autorska, ani teoria autorska na tym nie polegają, wręcz przeciwnie. Prawdziwy autor, można powiedzieć, zwykle nie jest scenarzystą swoich filmów. To jest też taki ciekawy element tego eseju, który mam wrażenie z perspektywy czasu może trochę tracimy z oczu. Domykając tę kwestię, Mankiewicz też wielokrotnie nie był podpisany już wcześniej pod filmami, do których się naprawdę dużo dokładał, a czasem był podpisany do filmów, w stosunku do których dołożył się na przykład tylko kilka linijek, bo napisał 10 stron tekstu, a potem, że tak powiem, poszedł w melanż. I po prostu to nie jest tak, że to była pierwsza też sytuacja, która się taka Melanżował sporo, tak. Zresztą też u Hersta przecież i to już znamy całą tę historię z Manka. Ani to nie była pierwsza sytuacja, ani to nie była wyjątkowa sytuacja, bo często było tak, że Mankiewicz był popisany też pod scenariuszem, który tworzyło kilka innych osób. To, co wydaje mi się też szczególnie ciekawe, to historia recepcji i historia dystrybucji. O historii dystrybucji sporo mówił też Michał Leszczyk w swoim podcaście, o tym, jak trudno było doprowadzić ten film do tego, żeby był dystrybuowany, dlatego że wciąż Hearst był ważną postacią. Nawet jeżeli już trochę jego wpływy słabły, to wciąż jego związek z Marion Davis, zaangażowanie w kino, jeszcze kilka lat wcześniej, produkcja filmowa, wciąż były ważne dla wielu ludzi, wciąż były ważne dla Hollywood. On po prostu w ogóle był tak jak Wells. Widziało się go i on z buta wywoływał respekt u ludzi. Stąd też on sam do końca nie był zaangażowany w te wojny dystrybucyjne, ale w jego imieniu to następowało jak najbardziej. I rzeczywiście te przepychanki były. Było bardzo dużo recenzji w bardzo poczytnych czasopismach typu Time, typu Newsweek, które były hura optymistyczne i często były w ogóle obudowane na tej rewelacji. Być może to jest najlepszy film wszechczasów, którego nigdy nie zobaczycie. Były obudowane na tej opinii. Cale to pięknie rekonstruuje. Tu mi się wydaje, że się nawet przyłożyła, bo jest tych cytatów bardzo dużo. Jest też z Jamesa Agee'ego cytat Otisa Fergusona, Czyli z klasyków amerykańskiej krytyki. I ta rekonstrukcja jest dosyć precyzyjna. No właśnie, czyli z jednej strony ta dystrybucja, która w końcu doszła do skutku, ale jak wiemy w dosyć wąskim zakresie. RKO jako jedne z takich biedniejszych studiów też nie miało swoich teatrów theaters, czyli kin swoich własnych sieci, tak jak większość dużych studiów. Potem to się udało wprowadzić na ekrany właśnie dlatego, że było posądzenie o zawiązanie jakiegoś trustu anty-RKO i to by było niezgodne z prawem, w związku z czym w końcu niektóre kina kupiły ten film, ale go nie wyświetliły. I tutaj jest bardzo dużo bardzo ciekawych detali. To znaczy, to już jest coś, czego my tutaj nie będziemy do końca rekonstruować, ale krok po kroku, miesiąc po miesiącu Cale to rekonstruuje. Tak, zresztą od razu to powiedzmy, że wszystkiego się nie da zrekonstruować, bo są takie detale w tym tekście, takie szczegóły chociażby, jeśli chodzi o samą postać Hearsta, o jej recepcję na przestrzeni dekad, bo to też struktura tego eseju jest ciekawa, bo Cale wraca ciągle do tych samych tematów. Zarazem zaczyna się to tak, że zaczyna się od szerokiego płótna, od właśnie tych wczesnych lat 30., od kultury lat 30. i stopniowo Cale to zawęża do właśnie do obywatela Kane'a, ale potem druga część eseju to znowu wydaje się tak trochę jako śmiernica, że te macki różnie krążą w wielu różnych miejscach, podejmuje temat właśnie podobieństwa Hearsta, życia Hearsta do życia Kane'a i to robi w sposób bardzo, bardzo szczegółowy. Ale rzeczywiście no, nie da się tego wszystkiego streścić. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawe i też to mi się wydaje też bardzo ważną tutaj częścią tego eseju, to co Patrycja mówi właśnie o tym, że dla nas jako no, widzów, którzy oglądają Obywatela Kane'a 80 lat później, to czy on był sukcesem kasowym czy nie ma wielkiego, większego znaczenia. Natomiast Cale stawia taką tezę i to mi się wydaje bardzo ciekawą tezą, że przez to, że ten film nie był sukcesem kasowym, a wszyscy oczekiwali po geniuszu no genialnego filmu to raz, ale przede wszystkim no, filmu, który jednak się zwróci. On miał też dużą wolność twórczą, więc no to powinien być film, który na siebie zarobił, który był sukcesem kasowym. No, nie był to hit box office'u, bo to po prostu dużo mniej osób go widziało, niż mogłoby go zobaczyć, gdyby dostał tą szeroką dystrybucję. I Cale tutaj upatruje źródła tej klęski Wellsa, to znaczy źródła tego, że Wells już potem, mimo że zrobił fantastyczny film i większość osób od razu to widziała, wielu widzów od razu widziało, prawda, tak jak Patrycja mówi, że to był fenomenalny film, to jednak już Wells nigdy nie odzyskał tego statusu w Hollywood. I w tym sensie Cale wkłada jego życie w ramę trochę jednak takiej klęski. Mhm. Że to jednak była klęska no, wielkiego artysty, który spalił się w wieku 20 paru lat, to znaczy zrobił wybitną rzecz w wieku 20 paru lat, a potem jakby całe jego kolejne życie to jest walka i walka też jakby zmaganie się z własnym mitem. I to jest bardzo ciekawe, no tutaj Cale trochę psychologizuje, bo
Ona na przykład psychologizuje w tym miejscu, kiedy pisze, że no Wells był uważany za takiego geniusza i wszyscy mu mówili, że jest geniuszem od kiedy tam miał kilka lat, jakby po prostu był dzieckiem, że może naprawdę poczuł z czasem, że to on napisał. Tak? Jakby to jest jej założenie i to trzeba zawsze czytać między wierszami, no bo jednak to jest bardzo takie no niesprawdzalne i w sumie no uważam, że no dzisiaj już pewnie autorzy by takich rzeczy nie robili. Też jakby ta specyfika pisarstwa Cale często się opierała właśnie na takiej dużej subiektywizacji doświadczenia, na też pewnym wchodzeniu do głowy reżyserów i tak naprawdę wyłuszczaniu czytelnikom, co jej zdaniem oni sądzą, tak? Jakby no pytanie właśnie, na ile mamy do tego dostęp. Ona to robi, ale wydaje mi się, że ten centralny argument właśnie to, że no jednak nie chodzi nawet o to, że już nigdy Wells nie miał prawa do ostatniego cięcia, tak zwanego final cut, że po prostu decyzja o ostatecznym montażu. Bardziej chodzi o to, że po prostu zaczęło się od wrogości środowiska hollywoodzkiego wobec niego. Zrobił fantastyczny film, ale potem jakby widzieli, że jednak poniósł porażkę, więc już nie był tak atrakcyjnym towarem po prostu. Już nie był tym wschodzącą gwiazdą, tym młodym geniuszem, który nie wiadomo, co może zrobić. Bo zrobił coś świetnego, ale wiadomo, że jednak no okrucieństwo Hollywood polega na tym, że to, że zrobisz wspaniały film, to jest jedna rzecz, ale jednak to jest biznes, to się musi ze sobą finansowo wiązać, no to tak jak po prostu w każdym biznesie, więc w tym sensie trochę ta gwiazda Kane'a, no właśnie, bardzo charakterystyczna pomyłka, prawda? Tak połączyłem Wellsa z Kane'em, gwiazda Kane'a, gwiazda Wellsa zgasła. A jak twierdzi Cale, w Kane'ie widać też elementy Wellsa i to Mankiewicz świadomie jej zdaniem do tej postaci włożył. Cale w bardzo umiejętny sposób potrafiła opisywać czyjeś aktorstwo i wydobywać z niego bardzo nieoczywiste wątki i to się też tutaj pojawia właśnie w tych wątkach analizy. Ile włożył w postać Charlesa Fostera Kane'a Orson Welles, a ile wziął ze scenariusza, które momenty są bardziej właśnie herstowskie, a które momenty są wellesowskie, byśmy mogli tak powiedzieć. Polecam tutaj znowu taki przypis do przypisu, poczytać po prostu takie teksty, które są poświęcone aktorstwu właśnie u Cale, na przykład tekst o... Chociażby recenzję Ojca Chrzestnego, tak jest, gdzie fantastycznie opisuje aktorstwo Pacino, a potem De Niro w drugiej części. Mm-hmm. Albo tekst o Serpico, znowu Al Pacino. Znowu długa analiza bardzo różnych elementów tego aktorstwa. Coś, co w ogóle jest bardzo rzadkie w krytyce od zawsze, a teraz szczególnie. Bardzo mało się o aktorstwie pisze w innych niż w takich stereotypowych frazach. Tutaj pojawia się znowu to przerzucanie się autorstwem. On jest dużą częścią tego eseju, ale jednocześnie nie jest to sprowadzone do tak prostych rzeczy, jakby w obiegowej opinii się wydaje. Bo na przykład pojawia się kwestia różyczki. I moim zdaniem to też jest coś, co zmieniło się przez lata. Dla wielu ludzi to jest taki MacGuffin dzisiaj, tak nazywany. Dla wielu ludzi to jest satysfakcja z zrozumienia tego, że my dostąpiliśmy zaszczytu wiedzy tego, czym ta różyczka jest, zaszczytu, którego nie dostąpił główny bohater de facto filmu, czyli dziennikarz, który bada sprawę Kane'a. I różyczka była elementem w istocie niechcianym. I niechcianym też przez Cale, tak? Ona powiedziała, że to jest w sumie jeden z najsłabszych momentów, dlatego, że to jest taki pretekst. Dzisiaj się już analizuje w ten sposób, że Wells i Mankiewicz byli fantastyczni, byli tacy sprytni, bo obudowali narrację wokół czegoś, co w sumie jest nieistotne. W ten sposób zagrali sobie z widzem i że w sumie to jest oczywiście no taka gra w kotka i myszkę. To jest taka oś, która nas prowadzi przez tą narrację. W sumie nieistotna, jakby nie musimy tego tak naprawdę wiedzieć, ale nadaje ona też filmowi psychoanalityczny wymiar. I to też jest coś, co jest w sumie dzieckiem swoich czasów, jak to się czasem mówi. To znaczy te duże przywiązanie do psychoanalitycznych czytań, lektury filmów, czyli ta różyczka jako raj utracony. Ale zarówno Mankiewicz nie uważał tego za swój najlepszy pomysł scenariuszowy, po prostu nie wiedział do końca, czym to można zastąpić. A Wells też bardzo często mówił, że właśnie to nie jest mój pomysł, to było Mankiewicza, trochę to zostawiliśmy, nigdy nie lubiłem tego elementu. To, jak ta różyczka migruje sobie aż do Simsów, w których trzeba wpisać różyczkę w języku angielskim, żeby dostać kupę hajsu i zrobić sobie właśnie swoje własne zanadu w Simsach chyba części pierwszej. No, aż do jakiegoś takiego ikony pewnej. Cale akurat nie pisze o tym, o tej jednej anegdocie, bo wymienia mnóstwo. Jakby ten tekst, oprócz tego, że prezentuje też jakby solidne spojrzenie po prostu na kino i kulturę filmową od tamtych czasów, to też zawiera w sobie przywołany przez Cale no dziesiątki anegdot. Tak? Więc jeśli ktoś lubi anegdoty, jeśli ktoś lubi takie książki, gdzie właśnie historyjki z życia tych utalentowanych ludzi są barwnie opowiedziane, no to też jest dobry tekst. Ale ona nie przywołuje, mam wrażenie, tego określenia różyczki, czyli Rosebud, jako określenie na części intymne Marion Davis. To w innych tekstach przy okazji Manka można to znaleźć, ona tego nie przywołuje. Kariera różyczki, no to jest bardzo ciekawe. Ja z kolei, ty mówisz o Simsach, ja pamiętam, czytałem kiedyś po prostu kryminał,
Nie pamiętam, co to był za kryminał, miałem kilkanaście lat, ale właśnie tam bohaterowie rozmawiają o tym, że no słuchaj, Obywatel Kane to jest niby takie arcydzieło, a zobacz, jest taka dziura, jest taki bezsens w środku, bo przecież w tej pierwszej scenie, jak on mówi Rosebud, to nikt go nie słyszy. I to pisarz użył tego i mi się w ogóle wydawało to wtedy bardzo inteligentne, że ten pisarz coś na coś takiego wpadł, to okazuje się, że to znajdziemy już tę myśl, tak? Znaczy to, że nikt nie słyszy tego słowa, znajdziemy już u Kale, a co więcej, okazuje się, że to tak naprawdę było ustalenie. Ten Suber już na to wpadł i Kale to po prostu od niego wzięła. Ale ja mam jeszcze inny problem z tą różyczką, to znaczy nie tyle problem, co mi się wydaje, że ona jednak, mimo tego, że tak inteligentne osobowości jak Wells, Mankiewicz czy Kale mogły uważać to po prostu za tani wytrych, to ja mam wrażenie, że w takim popularnym odbiorze, jakby większość widzów jakby czyta filmy jednak jako prozę życia, jako opowieści o życiu. Często rozmawiając z widzami właśnie no pojawia się to określenie, prawda, w klubach filmowych, że to jest życiowe, że tak jest w życiu, że ludzie tacy są. Jakby bardzo się często odbieramy filmy właśnie tak, no nie chcę powiedzieć naiwnie, ale tak po prostu prostodusznie. Mam wrażenie, że nawet jeśli to jest tandetny element tego filmu, to dla wielu widzów, którzy oglądają Kane'a i na przykład nie są tak zaznajomieni z odbiorem jakimś ironicznym, pastiszowym, jaki ten film proponuje, to ta różyczka może im dawać takie oparcie psychologiczne, że tak, no jednak tak, to jest opowieść o wielkim człowieku, który jednak, no, mimo tego, że miał wszystko, to nic nie miał, bo nie miał miłości. I Kale świetnie to umieszcza w perspektywie historycznej, bo też jej przewaga nad innymi krytykami tamtych czasów, była to świetna epoka w amerykańskiej krytyce, lata 60-70, ale przewaga Kale to to, że ona była starsza od wielu z nich. Znaczy, to był rocznik 20, tak jak wspomniałem, więc ona pisała to, jak miała 51 lat i ona pamiętała filmy, które były przed Kane'em. Wielu krytyków po prostu nie miało tylu tych filmów obejrzanych. I ona wskazuje, że właśnie ten trop, że opowieść o wielkim człowieku, który ma tą skazę właśnie, że nie potrafi kochać albo nie jest kochany, był po prostu elementem takiego melodramatycznego imaginarium amerykańskiego kina. Że to się często pojawiało, bo też to była taka zagrywka populistyczna, prawda? Biedni widzowie, też z klasy robotniczej, nie mający tych dóbr i tych pieniędzy, widzieli, no tak, ale mamy więcej, bo my mamy kochającą rodzinę, a ten człowiek wcale nie jest szczęśliwy. Więc jakby taki element takiej brytyjskiej też wyobraźni amerykańskiej, że jednak ci wielcy, no, tak naprawdę muszą cierpieć. Więc w tym sensie myślę sobie o, na przykład o Wilku z Wall Street jako takim para-kejnowskim filmie, chociaż no może nie tyle o wielkim człowieku, co wielkim spryciarzu. I właśnie tam tego nie ma. I to było tak dla mnie w Wilku z Wall Street wspaniałe, że tam jednak jest radość z pieniędzy, radość z imprez, z zabawy, z panowania nad światem, a jednakże ten element moralistyczny był w tych filmach. W pewnym sensie pojawia się w Kane'ie. I zresztą Kane pisze więcej jeszcze o wadach tego filmu. Wymienia na przykład kilka scen, które jej zdaniem są kiepsko zainscenizowane. Wskazuje jeszcze na parę dziur. Czepia się też charakteryzacji, co akurat wydają się trochę na wyrost, bo jednak no, mam wrażenie, że często w wielu dzisiejszych filmach nie ma tak dobrej charakteryzacji jak w Kane'ie. Tak, ona też rekonstruuje na przykład, no właśnie, postać Marion Davis. To, w jaki sposób ona została przedstawiona. I to jest rzeczywiście chyba rykoszetem dostała Marion Davis. Jako bardzo utalentowana comedienne, czyli aktorka komediowa, została utożsamiona z postacią Susan Alexander. W dużej mierze dlatego, że była kochanką Hearsta. I jako właśnie druga żona Kane'a, jakby została w ten sposób przypięta. Te dwie postaci, fikcyjna i rzeczywista, zostały ze sobą połączone. Coś, czego nie chciał ani Mankiewicz do końca, ani Wells, ale jakby opinia publiczna tak to podkręciła, łącznie z tymi elementami związanymi z podobieństwem Kane'a do Hearsta, Xanadu do San Simeon, czyli tej wielkiej posiadłości, że jakby chodziło o to, żeby dopisać jak najwięcej elementów i jak najwięcej do tego kotła dorzucić. I przy końcu tego tekstu właśnie pojawia się takie odzyskanie Marion Davis, taką, jaką pamiętał ją Mankiewicz, jaką widzimy w filmach, jaką w sumie była fantastyczną towarzyszką życia, dokładnie. Hersta, tak. Że kiedy on już właśnie był na skraju bankructwa, swoje własne pieniądze mu dawała, żeby on mógł dalej funkcjonować i utrzymywała go i była z nim do śmierci. Nie była taką histeryczką, za jaką ją tutaj... Była utalentowana. No i ta szpila związana z ujawnieniem publicznie jakby jej alkoholizmu, tak? To był duży problem, ale Kane odzyskuje Marion Davis trochę dla nas i tak samo myślę, że to akurat jest jeden z fajnych elementów Manka, że Marion Davis grana przez Amandę Seyfried to jest trochę ładny taki hołd dla właśnie tej postaci, która no, przez te kilka dekad narosła właśnie takimi mitami Susan Alexander, która była no, taką okropną
okropnie skrzyczącą postacią i do naprawdę takich znienawidzonych. Tak, i z kolei jakby pierwowzorem były opowieści wokół opery w Chicago, gdzie jacyś inni bogacze budowali dla swoich kochanek. Też macie szczegóły u Cale. Zgadzam się z tobą, że Amanda Seyfried świetnie się w tę rolę wcieliła i jest to piękny element Manka, chociaż im dłużej myślę o Manku, tym bardziej mam wrażenie, że to jest naprawdę kiepski film i bardzo spłaszczający pewien fantastyczny świat, więc to, co na przykład mi tutaj przeszkadza, to że Fincher i ojciec Finchera, scenarzysta, nie mają dość odwagi, żeby właśnie zaznaczyć to, o czym ty mówisz, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo ten film jest hagiografią Manka, też moim zdaniem ahistoryczną, pokazującą, że biedny w sensie społecznym scenarzysta przeciwko tym wszystkim idiotom z Hollywood, moim zdaniem nie da się bardziej po prostu uprościć tego świata, niż pokazać to tak, ale nie mamy tej drugiej strony Manka. Manka jako takiego po prostu trochę kamikadze społecznego, ale też człowieka, który miał taki element jako artysta okrutny, znaczy on brał tę historię, on je bezlitośnie wykorzystywał w filmach. I moim zdaniem to jest bardzo bolesne, że właśnie jest ten element alkoholizmu w tej postaci Susan Cain. Nie jestem pewien, czy to dodał Wells, czy Mankiewicz w tym momencie, bo wiem, że to jakaś tam czytałem, że to chyba jednak był taki element dodany może przez Wellsa, ale jest to element w filmie i to musiało być bardzo bolesne właśnie dla Marion Davies, że która jakby wiedziała, że jakoś tam posłużyła za ten pierwowzór i że nawet taki element Mankiewicz, sam przecież alkoholik, jakby umieścił w tym scenariuszu. Cale o tym pisze z taką dużą swadą, jako o tym, że po prostu Wells i Mankiewicz to było takich dwóch chłopców, którzy chcieli specjalnie po prostu stworzyć te kontrowersje, utrzeć nosa Hearstowi, że zacierali ręce na myśl o tym, że będzie zadyma. Tak, ale jednak wydaje się, że to też jest taki element w Mankiewiczu jako artyście, taki dosyć bezlitosny. No tej jego twarzy nie widzimy w ogóle w filmie, który, tak jak mówię, uważam, że lektura Essay UK jest 10 razy ciekawsza niż seans Manka. A Obywatel Kane jest jakieś 100 razy bardziej żywiołowy niż Mank. To jest też ciekawe, że mamy super energetyczny po prostu film, który jest takim energetykiem, Tigerem po prostu stężonym, a opowieść o scenarzyście, który ten film napisał, jest zrobiona w takim niemal somnambuliczno-medytacyjnym stylu przez Finchera, co uważam zupełnie nieporozumienie. Jak już jesteśmy przy tym pokłosiu Raising Kane, nie powiedzieliśmy skąd tytuł, to jeszcze na zakończenie, skąd tytuł w ogóle Raising Kane? Zacznijmy od źródła, to znaczy od tytułu filmu. Kane, pisany przez K-A-N-E, no to oczywiście jest tytuł filmu, Obywatel Kane. Ale w angielskim jest dużo homonimów, czyli słów, które brzmią tak samo, mimo że inaczej je się zapisuje. Kane to jest homonim słowa Kane, napisane przez C-I-N-E. Czyli Kane, czyli ten, który zabił swojego brata. I okazuje się, że to też ma jakieś źródło w ogóle w historii Hearsta, który uwielbiał bodajże sztukę Kane i Mabel. I też samo to jakby dodanie tego takiego biblijnego aspektu do filmu wydawało się twórcom takie dosyć przewrotne. No a też właśnie sama fraza Raising Kane, oprócz tego, że, czyli tytuł Essayu Cale, oprócz tego, że dosłownie znaczy tworzenie Kane'a, wznoszenie, jakby proces twórczy, Raising Kane, to też nawiązuje do frazy oznaczającej robić raban, robić zamieszanie, tak? To raise Kane. Zresztą Brian De Palma nakręcił film Raising Kane, tylko właśnie pisane przez C, więc... Ale już ta dwuznaczność, ten element kainowski, o czym mam wrażenie, że w ogóle się w sumie chyba nie mówi, już jest w tytule filmu Orsona Wellesa. Chyba Kane była świadoma tego, co może się stać po publikacji tego eseju. Chyba nie była świadoma tego, jak to mocno wpłynie też na całe środowisko filmowe i na samego Wellesa, który, kurczę, od wielu, wielu lat już się borykał ze swoimi produkcjami. Wiecznie dofinansowany, grający w reklamach po to, żeby sfinansować swoje projekty. No i tutaj w obronie Wellesa stanął jego przyjaciel, czyli Peter Bogdanowicz, znany właśnie wam na pewno z filmu na przykład Papierowy Księżyc, ale też ostatni seans filmowy. What's Up Doc, czyli co jest doktorku? Z Barbara Streisand? Jeśli znany, bo właśnie mam wrażenie, pytanie, czy jeszcze oglądamy filmy Bogdanowicza, to jest zasadne pytanie, może te wczesne, ale to jest tak naprawdę bardzo podobny przypadek do Wellesa. Oprócz tego, że Wells był geniuszem, a Bogdanowicz, my z Patrycją uważamy, że chyba jednak nie, to też to była młody geniusz, młoda gwiazda, kinofil, który zrobił na początku lat 70. kilka głośnych filmów. Rok po roku miało premierę kilka jego filmów, które właśnie Patrycja wymieniła. To są wszystko filmy zrobione w obrębie 3 lat. No a dzisiaj, dzisiaj niewiele robi. Tak. Tak, a wciąż przecież żyje. Nie wypowiada się też za bardzo, natomiast no właśnie, wypowiedział się w 72 roku. Niektórzy mówią, że po prostu podpisał się swoim nazwiskiem pod tym, co mu Wells powiedział. Natomiast moim zdaniem jego bardzo osobliwa buta,
którą widać w jakby tej postaci, jest w tym tekście widoczna. Oprócz tego, że właśnie tak jasno mówi, że tak, za film odpowiedzialny jest reżyser, a pani Cale chciałaby, żeby było inaczej. No to oczywiście zabiera innym ludziom filmu to, co ich, czyli ich osiągnięcia. I to właśnie widać w historii Polly Platta, ale nie tylko. On był bardzo zachłanny, jeśli chodzi o swoje produkcje. Był też czasami niepewny i potrzebował kogoś decyzyjnego. I bardzo często to ktoś inny podejmował decyzje artystyczne. A Bogdanowicz zbierał jakby za to hołdy i oklaski. Powoli kończymy, bo nasz kot już zaczyna miauczyć. Dokładnie. Ale to, co Bogdanowicz zrobił, dużo krótszy tekst oczywiście napisał dla magazynu Esquire. Można go przeczytać też w całości w internecie za darmo, wyłuszczył błędy, które rzeczywiście się w eseju Cale pojawiły. Przy czym, jeżeli esej Cale jest fascynującą opowieścią o kinie, o Kane'ie, o Wellsie, o Herście, o Mankiewiczu, to Bogdanowicz napisał tekst, który jest po prostu takim krytycznym, nawet nie krytycznym właśnie, takim z agresją godną małego chłopca, odbiciem zarzutów bardzo często. Jest tam kilka zasadnych fraz. Jest jeden ważny wątek, właśnie ten, w którym on mówi, no kurczę, Pauline Cale chciała się bawić w historyczkę, a to jest jednak tekst krytyczny i to rzeczywiście on zwraca na to uwagę. Tak. Natomiast tak, to, jakby to nie jest w ogóle fascynujący tekst krytyczny, to co on napisał. Po prostu mówi tak, no tutaj Pauline Cale mówi, że jest łapówka, a tutaj nie ma potwierdzonych takich danych. Gdyby pani Cale zajrzała do tych dokumentów, to wiedziałaby, że tam to się wydarzyło inaczej niż ona to zaprojektowała. Przede wszystkim też ujawnia ten skandal z kradzieżą intelektualną, to już wtedy się pojawiło. No i mówi o takich dosyć ważnych rzeczach, które też w sumie Fincher zgarnął, czyli o tym, że najprawdopodobniej ten wyciek scenariusza do Hearsta poprzez Charlesa Lederera, czyli bratanka Marion Davies, nie nastąpił. Podobno Lederer, z którym Cale się nie skontaktowała, nie podał tego scenariusza dalej. Twierdził, jeszcze wtedy żyjąc... W Manku podaje chyba, tak? W Manku podaje, tak. Właśnie w Manku podaje. W tej historii Cale podaje. Bogdanowicz mówi, że Lederer powiedział jemu osobiście, że nigdy tego tekstu nie przekazał dalej. No i kilka informacji podaję, żeby sprostować, przy czym ten tekst nigdy nie osiągnął jakby jakiegoś statusu właśnie ważnej polemiki, między innymi dlatego, że nie jest artystycznie ciekawy, że krytycznie nie jest taki flow. To jest moim zdaniem ciekawa interpretacja, co mówisz tego tekstu. Nie, a uważam, że tak. Natomiast mam trochę więcej jednak sympatii do tego tekstu, bo tak jak kocham Cale, zarażony przez naszego przyjaciela Michała Leszczyka, kocham Cale od wielu lat wielką miłością, to nie lubię, bardzo nie lubię tych momentów, kiedy ona właśnie wychodzi poza swoje kompetencje i rzeczywiście pisze niepotwierdzone rzeczy bądź impulsywne rzeczy, które rzeczywiście szkodzą po prostu innym. No szczególnie, że no właśnie, jeśli to ma być tekst wymierzony przeciwko Wellsowi, to też dodając kontekst historyczny, no umówmy się, to też był łatwy cel ataku, bo tak jak wspomnieliśmy, on już był ten has-been, on już był ten ex-geniusz, więc no zgadzam się, no nie jest jakoś tak literacko ciekawy ten tekst Bogdanowicza, ale moim zdaniem jest bardzo zgrabnie napisany i sam fakt, że właśnie no filmowcy piszą takie teksty, no to jest właśnie taka tradycja trochę nowofalowa, no ale tak, problem z Bogdanowiczem, jaki myślę oboje mamy, no jest taki, że jak zajrzycie chociażby do Petera Biskinda, Easy Riders, Raging Bulls, ale właśnie raczej posłuchacie tego podcastu o Polly Platt, to Bogdanowicz się trochę maluje jako taki, mówiąc brzydko, przydupa z tych wielkich, starych mistrzów, prawda? Jak pamiętacie Chłopcy z Ferajny, to jest taki trochę młody Henry Hill, który po prostu dostał garnitur, czyli jakby dostał to namaszczenie od Hawksa, bo jadał kolację z Hawksem, przyjaźnił się z Wellsem, znał się z Johnem Fordem. On jakby dotknął tych wielkich samców, tych gigantów klasycznego Hollywood i jakby chciał być trochę takim jednym z nich. Więc to jest takie trochę słabe, że po prostu czuć z tego tekstu, że on jest jakby właśnie takim pieskiem Wellsa i Wellsa szanuję bardzo i kocham jako człowieka, mimo wszystkich jego wad, ale właśnie no Bogdanowicza ta, no to, że on był takim oficjalnym, po prostu można powiedzieć PR-owcem tych wielkich mistrzów, no jest z perspektywy czasu irytujące. Więc tak, to mi się wydaje takim trochę wadą tego tekstu, że Cale jest jednostronna i jest w swoim żywiole polemicznym i napisała fantastyczny tekst, ale krzywdzący dla wielu osób, nie tylko dla Howarda Subera, ale też trochę dla Wellsa, no to tak samo Bogdanowicz też się czuje się, czytając ten tekst, że to też jest tekst jednostronny, więc jakby warto oba przeczytać, ale pamiętaj, że oba są po prostu częścią pewnej walki o znaczenie, co znaczy być reżyserem, jakie znaczenie ma Hollywood, jakie znaczenie ma amerykańskość
I oba są w jakimś sensie biased, czyli... uprzedzone. Jest jakieś uprzedzenie w nie wpisane. Tak, to trzeba powiedzieć, że no oczywiście Bogdanowicz był w gorszej pozycji, bo co może zrobić po pierwsze na łamach Esquire? Po drugie... no rzeczywiście po prostu odpychał zarzuty, więc jakby jego tekst nie miał za bardzo tezy przewodniej poza tym, żeby pokazać, że Kay popełniła błędy i on rzeczywiście te błędy dosyć precyzyjnie wyłuszcza. To jest ważne, żeby to powiedzieć i dlatego też warto przeczytać oba teksty, żeby sobie te informacje doczytać i zobaczyć, gdzie ona popełniła te błędy. Natomiast potem już chyba, jak już troszkę ostygła sytuacja, pojawiło się dużo więcej tekstów i oczywiście ostatecznie sytuacja klaruje się tak, że do końca nie wiemy, gdzie tak naprawdę ta szala, na czyją korzyść ona się przechyla. Jest cała książka Roberta Karingera na temat obywatela Kane'a. Ostatnio właśnie w kontekście premiery Manka pojawił się w Sight and Soundzie esej Farah Smithnem o tytule The Gilded Cage, Herman J. Mankowitz in Hollywood z grudniowego właśnie numeru i ona tam również pokazuje i rekonstruuje właśnie ten odbiór nie tyle już samego Kane'a, ile właśnie tej autorskości Kane'a i jak bardzo to wciąż nie jest oczywiste, co zresztą było punktem wyjścia właśnie tego biednego, pokrzywdzonego Howarda Subera, który mówił, jak na jego wiedzę sprawa nie jest przesądzona. Ale na pewno wiemy, że nie było tak, jak pisze Cale, to znaczy to nie jest tak, że 100% to jest Mankiewicz. Jak najbardziej. Natomiast tutaj się pojawiło bardzo dużo takich filmików. Sama widziałam jeden taki esej, który miał bardzo dużo wyświetleń, bardzo imponująco, tak technicznie zrobiony, którym autor rekonstruuje to, co Kay powiedziała, to, co Kay napisała, a potem jest takie jedno zdanie, ale ona była w błędzie. Nie można streścić dużego jakby tekstu i powiedzieć po prostu była w błędzie, bo w wielu, miejscach totalnie ja się z nią zgadzam. A są miejsca, w których się nie zgadzam i to jest najfajniejsze w ogóle w prozie krytycznej. Absolutnie, więc jeśli z czymś was chcieliśmy pozostawić po tym podcaście, no to właśnie z tym przekonaniem, że mimo, że tempo naszego życia jest zabójcze, że mało kto ma czas, żeby poświęcić tydzień na czytanie tekstu Cale, to jednak warto raz na jakiś czas takie wypady w kierunku researchu robić, bo to są przygody fascynujące, które zmieniają w ogóle myślenie też o tym, co się dzieje dzisiaj. Więc tak, to nie jest tak, że cały sens tego tekstu zawiera się w tym, że Mankiewicz był super, a Wells był zły. Nie. Rzeczywistość, życie i kino są bardziej skomplikowane, o czym mam nadzieję udało nam się trochę opowiedzieć. I o czym jeszcze będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach. Tutaj na zakończenie powiem, że linki do obu tekstów, czyli zarówno do Raising Kane z New Yorkera, jak i do tekstu Petera Bogdanowicza ze Squire znajdziecie na YouTubie w opisie filmu. Jeżeli podcast wam się podobał, to dajcie nam oczywiście lajeczka na YouTubie, zasubskrybujcie. Możecie też oczywiście zasubskrybować na samym Spotify'u, ocencie gdzie możecie, zapraszamy też na fanpage Filmowe Odloty, gdzie będzie najwięcej informacji o tym podcaście, ale też Sebastian w swoich kanałach będzie o nich informował. No i co? I żegnamy się i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Do usłyszenia!